10 września, klub Moment z Września. Września fotograficznie jest to bardzo ciekawe miejsce. Stamtąd wywodził się kwartalnik Fotografia, Waldemar Śliwczyński. No, a obecnie klub Moment, bardzo mocno działający w ciemni fotograficznej i w czarno-białej fotografii. Dzisiejsza fotografia to przede wszystkim pinhole kamera, tak zwana kamera otworkowa. Temat ślady kilku autorów. Ogólnie wystawa mówiąca o pewnym przemijaniu, o pewnej linearnej czasoprzestrzeni, która występuje w naszym życiu. Ślady, wystawa, w której bierze udział 5 autorów. To jest generalnie projekt stworzony we Wrześni przez wrzesińskich artystów. Ja też wziąłem udział w tym. No i ślady generalnie są po prostu zapisem śladów ludzkiego bytowania, ludzkiej egzystencji, śladów, które zostawiamy po sobie. To były różne spojrzenia z każdego z autorów na tematykę śladów. Nieraz są to proste spojrzenia wprost, można powiedzieć, czyli powiedzmy mamy tutaj egzystencję zwykłego człowieka w pomieszczeniu każdego, powiedzmy, z bohaterów. Ja akurat przy swojej serii zdjęć wziąłem pod uwagę to, że człowiek jest elementem, który znika z krajobrazu po jakimś czasie, a krajobraz zostaje i zostaje tylko po nim niewyraźny ślad po człowieku, który też znika po pewnym czasie. To są ludzie, którzy chodzą na kółko fotograficzne przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury i my to po prostu każdy temat staramy się rozebrać na czynniki pierwsze i stworzyć każdy z nas oddzielną wizję tego samego tematu. Moja rola w tym wszystkim jest skromna, bo jestem jednym z autorów po prostu. Miałem za zadanie odwiedzić ludzi w ich przestrzeni, czyli w domach, w pokojach. Chciałem zobaczyć, jaki tam ślad po sobie zostawiają. Ich normalne życie, przebywanie właśnie jakby w swoim środowisku naturalnym. I wykonałem taki cykl właśnie 12 fotografii, tutaj mamy 6 akurat, gdzie odwiedzałem właśnie ludzi i właśnie za pomocą tejż techniki, która tu jest ważna, to jest fotografia otworkowa, uwieczniałem właśnie te ślady ich bytowania w ich środowisku. W tej tematyce śladów sama fotografia otworkowa się świetnie wpisała, ponieważ sama technika pozwala też, aby fizycznie my jako autorzy możemy zostawić ślad, czyli dużo pracy w ciemni, chemia, też nasze ślady zostają. Można się przyjrzeć dokładnie tym powiększeniom, gdzie niegdzie można zobaczyć odcisk palca autorów, więc nawet nie unikaliśmy tego, więc ślad jest tutaj uniwersalną treścią, jakby naszym śladem, my zostawiamy ten ślad jako autorzy, fotografowie, to co widzimy, ale też właśnie nasi główni bohaterzy na tych zdjęciach, którzy są tym tytułowym śladem, właśnie człowiekiem, który gdzieś przemija, znika, po prostu życie. Jest bardzo blisko nas ta fotografia tradycyjna, analogowa, jak się powszechnie mówi.
Ale nie kieruje tym żaden czynnik, powiedzmy, sztuki artystyczne, jego podejścia, czy to jest bardziej artystyczne, czy nie. Nie kierujemy się tym. Obraz jest obrazem, obraz jest najważniejszy. I czy by to było techniką cyfrową wykonane, czy analogową, nie ma dla nas większego znaczenia. Jeżeli obraz coś mówi, jest silny, ma swoje przesłanie, to skupiamy się na obrazie w klubie. Głównie zajmujemy się tą techniką. Po prostu. Jest to koło nas co dzień. W klubie mamy ciemnię swoją, działamy tak prywatnie, osoby też tak fotografują, bo oprócz klubu, spotkań i tak dalej, prywatnie fotografujemy, działamy, głównie fotografują też osoby jednak analogowo, więc gdzieś to się skupia, więc nie ma z tym problemów, po prostu tak fotografujemy.